Okej, okay. Jest z nami Bartek, który właśnie ukończył program 6 tygodni, wyzwanie Box 74. Bartku, witam. Witam, witam. Wielkie gratulacje za Twoje osiągnięcia. Tutaj 20 cm praktycznie łącznie zeszło z Ciebie. Super. I pytanie, jak wyglądało Twoje życie przed tym programem? O, moje życie przed programem wyglądało różnie, bo 3 lata temu urodziło nam się dwójka dzieci, więc to było wyzwanie dla nas. Wcześniej uczęszczałem do boksu tutaj z Łukaszem, trenowałem, więc wiedziałem, na co mogę liczyć. No ale te 3 lata z dziećmi, praca siedząca, no dało tutaj dla mojego brzuszka troszeczkę kilogramów, tak? Więc postanowiłem to zmienić. Dzieci troszkę dorosły, poszły do przedszkola, więc powiedziałem, ok, to jest dobry czas. Mhm. A takim impulsem był ten program Uratuj swoje życie, aha, czy Odzyskaj swoje życie. Więc to był ten impuls, gdzie zobaczyłem, ok, dobra, to jest fajna rzecz, lubię się zakładać, aha, więc spróbujmy. Aha. No i tak poszło, no i aha, przyszedłem, zapisałem się i jestem tu. Super. I w trakcie programu, co było dla Ciebie największym wyzwaniem? No, czyli to organizacja, tak? Organizacja logistyczna, no bo ja też muszę dojeżdżać, bo nie mieszkam w Świdnicy, dzieci, treningi o godzinie tej, której są, troszkę mi to nie pasowało, bo akurat to jest pora, gdzie dzieci się kąpią, jedzą gdzieś tam kolacyjki, no i to są te domowe zadania. No ale jakoś żona zrozumiała i daliśmy jak, radę. Jak sobie poradziliście z tym właśnie? No dzieliliśmy się, tak? W treningi ja żona zajmowała się dziećmi, w nietreningowe dni ja zajmowałem się dziećmi, a żona gdzieś tam na zumbę uczęszcza też, więc... Czyli da się. Rozumiała to, tak? To ale tu muszę nadmienić, że brakuje mi tych porannych lekcji, tak? Jasne, to by jasne. Dużo zmieniło. Pewnie, że tak. A powiedz mi, taki największy przełom w trakcie tych 6 tygodni, to co takiego dla Ciebie? Powiem, że nie miałem takiego jakiegoś przełomu wielkiego, no po prostu wiedziałem, że to musi być systematyczność, tak? No i no, nie wolno gdzieś tam przestać, tak? Jak już jest dieta, to robimy dietę. Wiadomo, sobota, no nie było tak, że no, gdzieś tam sobie jedno piwko wypiłem, no, tak. Człowiek jest tylko człowiekiem, tak? Więc wiem, że mogłem to zrobić jeszcze bardziej restrykcyjnie, ale no wyszło. Tak jak wyszło, tak. Ja jestem zadowolony. Co robiłeś w takich momentach, gdy miałeś jakąś trudność, taki moment zwątpienia? Były takie momenty w ogóle? No były. No, śmieszna rzecz, ale piłem wodę. Aha. Jak byłem gdzieś, chciałem coś, to po prostu piłem lekko gazowaną wodę i jakoś mi to pomagało i gdzieś tam później już zapomniałem. Super. Więc, ale powiem tak, z moimi dziećmi to nie myślisz o tym. Czasem nawet zapominasz, żeby zjeść, bo wszystkim są moje dzieci najważniejsze. A taki największy twój, jakaś taka korzyść, zysk z tego programu, to co byś tutaj wymienił? Lepsze samopoczucie, to jest przede wszystkim lepszy sen, wysypiam się, chodzę spać regularnie 22 do 6 śpię, więc te 8 godzin jest zawsze. Dobrze jest, dobrze, bo dzieci też tak śpią, tak? No. Więc no dzieci tak. zaspiają wcześniej, koło 8, ale no ja nawet nie daję rady wytrzymać dłużej niż 22. Czasem się śmieję, Liga Mistrzów leci, a ja na drugiej połowie śpię, choć byłem sędzią piłkarskim przez 12 lat. I nie mogę, tak? No bo człowiek jest zmęczony, ale budzę się o 6 rano, bez budzika, bez niczego, wyspany, pełny sił, więc to było przede wszystkim to. Później radzenie sobie z takimi codziennymi problemami, tak? W pracy gdzieś, no bo prowadzę dwie firmy, dwa zakłady w Polsce, no i to dużo jest tych informacji, dużo tych problemów i to mi też pomagało rozwiązywać je, tak? Człowieku, no, co się martwisz, no? Tak. Nie wyjdzie, to nie wyjdzie, nie? Więc to jest to drugie. To dwa najważniejsze, samopoczucie i sobie radzenie z tymi problemami życia codziennego. To naprawdę, no, człowiek dostaje takiego kopa, nie? Fajnie, naprawdę się cieszę, że w ten sposób możemy Ci pomóc też. Tak. Jakbyś miał na przykład polecić to komuś, kto zupełnie nie ma pojęcia, co my tu robimy i co ten program zawiera, w jaki sposób byś to zrobił? No, ciężkie pytanie, no nie wiem, no, ja jestem przykładem, tak? Gdzieś tam ktoś mówi, że nie ma czasu, że to, że tamto, że firma, no ja wszystko rozumiem, tak? Ja mam dwie firmy, dwójkę dzieci, rodzinę, wszystko i dałem radę. To tylko trzeba sobie zorganizować czas, ale jakbym zachęcił, no nie wiem, dobrym przykładem jest moja osoba, tak? Da się, da radę. Trzeba to tylko sobie poukładać, tak? I to te wymówki, że nie da, bo tyle i tyle, nie, to jest półtorej godziny
Dokładnie. Tam dziennie, w tygodniu, to jak sobie policzysz, to jest 7 może, tak? No dokładnie. No, a w sobotę, w niedzielę może sobie też coś porobić, pobiegać czy coś, czy rowerami z rodziną, więc no takim najlepszym przykładem jest moja osoba, no bo ciężko mi też wymyśleć innego, nie? Super, brawo, wielkie gratulacje, jeszcze dzięki, raz. Łukasz. Dzięki Łukasz.